Mniej więcej tak, czyli od wejścia do budynku wypasionej korporacji zaczyna się książka, którą teraz czytam. Główna autorka co prawda wchodzi na piękny kampus, a ja weszłam przez bramkę i jechałam windą na trzecie piętro, bo jestem w pracy. Ale to uczucie pewnego oszołomienia jest mi ciągle dobrze znane. Autorem książki, którą teraz czytam, jest jeden z ulubionych autorów Baracka Obamy. Barack Obama zaprosił na koniec swojej kadencji 5 znanych autorów do siebie. Przygotowałyśmy już nawet o tym z Natalią odcinek niedługo na naszym kanale. Ale to właśnie rekomendacja byłego już prezydenta skłoniła mnie do tego, żeby sięgnąć po krąg. Czyli historię osadzoną w korporacji, w której wszyscy wszystkich śledzą. Jeśli czytaliście Bez skazy w oryginale Purity Francena, to te książki mogą wydawać Wam się bardzo podobne. Mała Holland zostaje zatrudniona w najpotężniejszej na świecie firmie internetowej Circle. Czuję, że otrzymała życiową szansę. I to trochę jak Purity z książki Francena, która trafia do organizacji przypominającej nasze prawdziwe Wikileaks. Jest więc to uczucie, że złapało się Pana Boga za nogi, wszystko jest możliwe, no nie może być lepiej. Ale wtedy zaczynają wychodzić mroczne sekrety. To, co zaczyna się jako urzekająca historia ambicji i idealizmu młodej kobiety, szybko staje się przyprawiającą dreszcze powieścią poruszającą kwestię pamięci, historii, prywatności. A do tego demokracji i granic ludzkiej wiedzy. Wciąga od pierwszej strony, do tego pewnie wkrótce wyląduje również w Polsce na liście bestsellerów. A to za sprawą Deja to Pani i filmu z nią w roli głównej. Film na podstawie książki Edgersa ma trafić do kin już w kwietniu, więc polecam Wam zapoznać się z książką szybciej. A na dniach wypatrujcie oczywiście nowej krótkiej przerwy o 5 ulubionych pisarzach Baracka Obamy. Czy słyszeliście kiedyś o tym, że człowieka mogą zabić książki? Ale nie chodzi mi o to, że na przykład taka półka mogłaby na mnie spaść. Po prostu od kilku dni przygotowuję się do recenzji i czytam kilka książek naraz. Mózg mi się pali. No i kiedy tak dużo czytam, ratuje mnie tylko jedna rzecz. Dobra książka. Tak, bo nie wszystkie książki, które muszę czytać, są dobre. I zapewniam Was, że kiedy są złe, jest dużo gorzej. Pragnienie autorstwa Richarda Flanagana, laureata Nagrody Bookera, jest w tej męce prawdziwym wytchnieniem. Flanagan urodził się na Tasmanii i w swojej powieści wraca do historii tej wyspy. Połowa XIX wieku, słynny brytyjski odkrywca John Franklin i jego żona Jane przybywają na Tasmanię i zachwyceni małą aborygenką postanawiają ją adoptować. Jak możecie się domyślić, para ma wielkie plany, żeby rzekomą dzikuskę wyprowadzić na ludzi dzięki wychowaniu i religii. Kolonizatorom wydaje się, że tym, co odróżnia ich od rdzennych mieszkańców, jest umiejętność powstrzymywania własnych żądz i właśnie pragnień. Kiedy jednak świątobliwy Franklin popełni zbrodnię, jego żona Jane zrobi wszystko, żeby jego imię oczyścić. Skorzysta z pomocy Dickensa. Czy lepiej dać ujście swoim pragnieniom i żądzom, czy tłumić je i tłamsić? Każde rozwiązanie może być rujnujące. Po przeczytaniu kilku książek w ciągu kilku dni zaczynam trochę szaleć. Ale ta książka jest naprawdę dużym wytchnieniem i bardzo Wam ją polecam. Pragnienie to książka mądra, świetnie napisana i skłaniająca do zastanowienia. Warto. No jak zwykle, pochwalcie się w komentarzach, co wy czytacie. I do zobaczenia w kolejny piątek.